Dzień dobry Państwu, dobrze, zaczynajmy. Tak, ja jestem co prawda dwudziestowiecznikiem, ale jako historyk także południowej Afryki muszę sięgać szerzej i dalej, no bo tam trudno podzielić historię według takich klasycznych europejskich standardów. Kiedyś tam więcej zajmowałem się właśnie kwestią pograniczy i w pewnym sensie mamy właśnie tytuł, który odpowiada tytułowi tejże konferencji. Na początek trochę o samym regionie, który nie musi być wszystkim bardzo znany. Tak wygląda mapa kolonii przylądkowej u schyłku XVIII wieku. To jest rok 1795. Tak na tle współczesnej Republiki Południowej Afryki widzimy, jaka to jest część dzisiejszej politycznej mapy. To tak, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. No właśnie, teraz, jeżeli mówimy o pograniczu w południowej Afryce, ta mapa nie jest przypadkowa, bo zazwyczaj pogranicze kojarzy się nam z terenem marginalnym, także marginalnym obszarowo. Nie, czymś, co jest właśnie, jeżeli popatrzymy na historię, nie wiem, Rzeczypospolitej, no to mamy Ukrainę, nie Kresy, no to będziemy je różnie, żeby było jasne, Lwów to nie były Kresy. To ziemie na południe od Kijowa i na wschód od Wrocławia to były Kresy, prawda? Jeżeli popatrzymy na Stany Zjednoczone, to nawet jeżeli tam ten Midwest czy Dziki Zachód to jest obszarowo większy teren, ale nadal to jest jakaś część większej całości. Jeżeli popatrzymy na południową Afrykę, to to, co jest ciemnozielono, to jest centrum, a cała reszta to jest pogranicze. Znaczy to jest tak, że 4/5 terytorium tejże kolonii w XVIII wieku to jest po prostu pogranicze i żeby było jasne, jakby to będzie się utrzymywać, taki model, aż do odkrycia diamentów w latach 60. XIX wieku, że zasadniczo poza obszarami wokół Kapsztadu, później także jeszcze dojdą tereny, nie wiem, częściowo dzisiejszego Natalu, zwłaszcza wokół Durbanu, reszta to jest ciągle pogranicze tak naprawdę. To będzie się zmieniać. Nas jednak interesuje ten moment XVIII-wieczny, czyli popatrzmy, to jest pogranicze. To, co też warto pamiętać, to mówimy o obszarze, na którym liczba ludności nie była duża. Znaczy w momencie, kiedy Brytyjczycy przejmują tą kolonię w 1795 roku, na razie tylko na krótko, potem na dłużej, to liczba europejskiej, a właściwie ja wolę zawsze mówić białej ludności, gdyż ówcześni koloniści już nie uważali się za Europejczyków, a przynajmniej większość z nich się nie uważała, to jest około 15 tysięcy ludzi. Przy czym na tym obszarze zaznaczonym na ciemno, czyli wokół Kapsztadu, mieszka około 9,5 tysiąca, a nareszcie jakieś 5,5 tysiąca. Czyli mówimy, pamiętam, a to jest obszar, żebyśmy geograficznie zrozumieli, obszar trochę mniejszy od współczesnej Polski. Trochę mniejszy, niewiele mniejszy od współczesnej Polski. To pokazuje charakter pewnego zjawiska. Warto też pamiętać, że południowa Afryka, no my mamy zawsze takie wyobrażenie afrykańskie, ja pamiętam takie wspomnienie z Mistrzostw Świata w piłce nożnej w południowej Afryce, kiedy dlaczego ci ludzie grają w tak ciepło ubrani? No bo tam jest zimno. Mimo że to Afryka, to w czerwcu tam jest po prostu zimno. Nie? To, a dlaczego jest zimno? Można by geograficznie tłumaczyć, że przy Kapsztadzie płynie zimny prąd bengalski od Antarktydy i w Kapsztadzie temperatura prawie że nigdy nie przekracza 30 stopni. Ale też ważne jest, że jest to kraina w dużej mierze położona pośród gór, tu będziemy mieli ziemię, i na płaskowyżu. Akurat w przypadku Karoo, czyli tych terenów kolonii przylądkowej, no to są takie wysokości średnie około 1000 metrów nad poziomem morza. Nie? Więc to powoduje, to będzie miało swoje zalety, żeby było jasne, no ale będzie miało także swoje wady.
To jest mniej więcej krajobraz, tak mniej więcej wygląda krajobraz znacznej części tego obszaru. Nie wokół Kapsztadu, tam jest inaczej, powiedzmy bardziej śródziemnomorsko. Ktoś jak lubi Toskanię, to będzie mu się tam podobać, bo to są dość podobne krajobrazy. Natomiast no, większość wygląda tak, to jest nie pustynia, ale sucha sawanna z niedoborem wody, co po części tłumaczy także gęstość zaludnienia, ale o tym będę mówił dalej. To znaczy mamy teren, który jest bardzo specyficzny i na to warto zwrócić uwagę. Muszę sobie poprawić, dobrze. Jakby mamy stronę, jak mówimy o pograniczu jako miejscu spotkania, no to mówimy o ludziach. Znaczy pogranicze to tak naprawdę jest tyleż teren, co przede wszystkim ludzie. I to jest pierwsza kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, taka ważniejsza i na chwilę się nad nią zatrzymać. My zawsze, jak myślimy, takie mamy wyobrażenie, czy takie dość rozpowszechnione jest wyobrażenie w Polsce utrwalane przez książkę Jana Balickiego, jakże dźwięcznym tytule, nie wiem, Historia Burów, geneza państwa apartheidu, to trochę tak jakby nazwać książkę Historia Niemców, geneza państwa nazizmu. No można, tylko nie wiem, czy to jest bardzo rozsądne. Ale nie chodzi o to, jaki jest tytuł, chodzi, że jest taki trochę obraz utrwalony. Tutaj mamy właśnie obrazek, pokazują dość idylliczne, no właśnie takiego trochę plantatorskiego społeczeństwa, które no właśnie w relacjach z miejscowymi buduje pewien system rasowych, innych, bardzo zhierarchizowanych relacji, co jest częściowo, ale tylko częściowo prawdą. Rzeczywistość wygląda raczej tak. Czy wyglądała raczej tak. Duże rodziny, bardzo biedne, żyjące w warunkach, których no, nikt nie chciałby żyć tak naprawdę. No, jest taki, to jest akurat zdjęcie, dużo późniejsze, żeby było jasne, bo to jest fragment raportu Komisji Carnegie'ego z dwudziestolecia międzywojennego. Nie? Ale ono oddaje pewną rzeczywistość, która była pewnym konstans od XVIII wieku. Znaczy to są ludzie żyjący w niezwykle prymitywnych warunkach miejscowych, którzy muszą się dopasować do tych warunków, w których funkcjonują. Dlaczego? Bo nie mają wsparcia państwa w żadnej, czy wtedy kompanii, która była przecież przede wszystkim przedsięwzięciem merkantylnym, ale o tym będzie później. Czyli jeżeli mówimy na przykład o burach, to pierwszą rzecz, zwłaszcza trekburach, skąd nazwa trekburowie albo wiburowie, nie? Trekburowie, czyli wędrowni burowie, co nie jest do końca prawdą, to nie była ludność wędrowna, ale powiedzmy była ludność uprawiająca bardzo ekstensywne rolnictwo i bardzo bazujące głównie na hodowli. Znaczy uprawa zboża, warzyw była właściwie tylko na potrzeby własne, natomiast podstawą funkcjonowania gospodarczego była hodowla zwierząt, głównie bydła, owiec, w dużo mniejszym stopniu kóz. Wtedy zresztą do dzisiaj, jak ktoś będzie miał okazję odwiedzić południową Afrykę, to na przykład cena wołowiny jest dużo niższa niż w Polsce. Dlaczego? Bo wołowiny jest dużo. Zresztą jest bardzo dobra, ale to już na marginesie. Mamy też coś związane takie wyobrażenia, że no właśnie, tak jest właśnie, jakbyśmy pojechali w rejon Kapsztadu, to mamy, to nie jest najładniejszy istniejący tam dom, jest taka farma, się plantacja Verheyen, no to śliczna jest naprawdę, śliczna. Każdemu się wyobraża, oni tak żyli. No niektórzy tak żyli, dużo więcej żyło w trochę prostszych warunkach. Jeszcze więcej żyło w takich warunkach, bez blachy falistej tutaj jest ten, bo to później dodane, a najwięcej żyło w takich warunkach. Czy teraz znowu mówię o tym, żeby mieć świadomość, że mamy do czynienia ze społecznością, ta społeczność na pograniczu, w przypadku południowej Afryki, ówczesnej kolonii przylądkowej, to są ludzie biedni, zazwyczaj bardzo słabo wykształceni, i to, co byśmy dzisiaj powiedzieli, nie, zaściankowi można by powiedzieć, ale przede wszystkim tacy żyjący takim z dnia na dzień, życiem z dnia na dzień trochę.
Tutaj tylko trzeba oczywiście dodać jeszcze jedną rzecz, która nie uzewnętrznia się w wyglądzie domostw, nie? I nie uzewnętrznia się w wyglądzie domostw. To nie jest społeczność ludzi równych, nie? Bo to jest też jeden z kolejnych mitów, które jest rozpowszechniany, jest rozpowszechniany przez niektóre prace, to znaczy, że to są takie społeczeństwo właśnie biednych farmerów żyjących gdzieś tam na pograniczu. Każdy ma dużą farmę, bo rzeczywiście było tak, że te farmy hodowlane były duże, one liczyły mniej więcej 6 tysięcy murg, czy jakieś 4800 hektarów, czyli rzeczywiście duże. Tylko to nie jest tak, że wszyscy mieli te farmy. Tak naprawdę to były społeczności dość mocno zdywersyfikowane. Ludzi, których było stać na te farmy, one były dzierżawne, ale nadal trzeba było wnosić opłaty. A to była mniej więcej 1/4 tej populacji. Nie? To tak naprawdę to, co się tworzy na pograniczu w przypadku tych farm, to Heinrich Liechtenstein, taki niemiecki podróżnik w służbie holenderskiej już na początku XIX wieku określił, że to są takie państwa w miniaturze, nie? Że każdy ojciec rodziny ma po pierwsze liczną rodzinę, tam widzieliśmy, te rodziny naprawdę były liczne. To jest w demografii jedna z zagadek, jak była możliwa w XVIII wieku eksplozja demograficzna tej skali. Nie? To znaczy, że rodziny liczyły po 12 dzieci i większość z nich przeżywała. Nie? Że to nie jest sytuacja Europy, gdzie rodziny są liczne, ale po części dlatego, że dużo dzieci umiera. Nie? Więc po to, żeby... Nie, tam te rodziny są naprawdę liczne. No to trzeba sobie uświadomić, że w momencie, kiedy w 1806 roku Brytyjczycy finalnie przejmą kolonię przylądkową, burów było około 25 tysięcy. Potem praktycznie możemy mówić, że nie ma żadnego dopływu nowych ludzi w sensie imigracyjnego. Tam pewne grupy Szkotów się z nimi zasymilowały, trochę Niemców, ale to nie jest duża grupa. I ta populacja 25-tysięczna po stuleciu przekształca się w społeczeństwo półmilionowe. Czyli w ciągu 100 lat wzrasta 20-krotnie. Dlaczego? Bo to są gigantyczne. Znaczy ja lubię taki przykład. Ostatni prezydent Transwalu, Paulus Kruger, miał dzieci, wnuków i prawnuków w liczbie 157. I nie był nikim nadzwyczajnym, żeby było jasne. Nie? To jest tak, że to jest rzeczywiście świat olbrzymich rodzin i to naprawdę dużych rodzin. Do tego te rodziny, poza tym, że mamy własną rodzinę, zazwyczaj u boku bogatego farmera, przy czym bogatego tylko dlatego, że miał tą ziemię, bo to mówię na zewnątrz, są opisy XVIII-wieczne, że właściwie tak po wyglądzie to nie dało się rozpoznać, który jest bogaty, który biedny. Nie? No, tak naprawdę ten poziom no, nie był jednoznacznie oczywisty, natomiast im towarzyszyli tak zwani bee-owners, czyli współbiesiadnicy, czy grupa biedniejszych białych, którzy byli za biedni, żeby mieć swoje farmy, no i jakby byli podczepieni, no, podczepieni pod bogatszego farmera. To zresztą był trochę warunek, no bo taka większa wspólnota też była bezpieczniejsza po prostu. Do tego oczywiście dochodzili też kolorowi, o tym będę zaraz więcej mówił, nie wiem, jako służba, to jest zresztą bardziej złożone, zaraz do tego dojdzie. Warto też podkreślić, że jest to typowe społeczeństwo migracyjne, migranckie, osadnicze właśnie dla Zamorza. Znaczy to, co widzimy tutaj z tabeli, to jest stała aż do końca XVIII wieku dysproporcja między mężczyznami, kobietami na korzyść mężczyzn. I to też będzie miało skutki dla tego, jak kształtuje się to pogranicze i jak ono wygląda. Mamy tutaj właśnie w roku 1789 na 4259 mężczyzn mamy 2870 kobiet. No. Dobrze. Drugą stroną, nie wiem, o tej się najczęściej mówię, są ludy Bantu. Mamy przykład przedstawiciel ludów Sotho-Tswana, tu przedstawicieli ludów Kosa. To są dwie główne grupy ludów Bantu, które dotarły do południowej Afryki, weszły w interakcję z osadnikami, na początku częściej Kos, ale ja nie będę specjalnie im poświęcał
miejsca w tym wykładzie. Dlaczego? Dlatego, że de facto zetknięcie się z ludami Bantu, zwłaszcza Mguni na wschodnim pograniczu, gdzieś tam w latach 70. XVIII wieku, de facto oznacza zatrzymanie ekspansji. Dlaczego? Bo co prawda ludy Bantu były ludami technologicznie zacofanymi czy prymitywniejszymi niż osadnicy, ale były lepiej zorganizowane i dużo liczniejsze. I to jest bardzo charakterystyczne, że właśnie granica, która zostanie wytyczona gdzieś tam w latach 80. XIX wieku, zresztą wytyczona to jest za duże słowo, my lubimy rysować na mapie, to jest taka nasza cecha, że my bardzo lubimy rysować kreski na mapie, które nie mają żadnego znaczenia. I one tam też większego znaczenia nie miały, ale nawet jak przyjmiemy, że ta granica wtedy wyrysowana plus minus się trzymała, to ona tak naprawdę będzie się trzymać od lat 80. przez następne 50 lat właściwie bez zmian. Dopiero pojawienie się Brytyjczyków znaczy jakąś częścią mocy imperium pozwoli popchnąć te ludy i zmusić je do wycofania się. Dlaczego? No bo były liczniejsze i to dużo liczniejsze. Ja mówiłem, osadników w tym czasie jest około 15 tysięcy, prawda, na całym obszarze kolonii. Tymczasem, nie wiem, tylko ludy Amakosa to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie? Są co najmniej 3-4-krotnie liczniejsze. A biorąc pod uwagę, że jakby zderzają się tylko z częścią społeczeństwa, no to ta przewaga jest często 10-krotna, więc ta przewaga technologiczna jest rekompensowana przez przewagę organizacyjną i przewagę liczebności. W efekcie rzeczywiście zresztą tak naprawdę z ludami Kosa zostanie stoczonych 8 wojen pogranicznych i tak naprawdę te konflikty skończą się 100 lat później. To znaczy ostatnia wojna zostanie stoczona mniej więcej 100 lat po pierwszej. I to będzie ostateczny moment. To też pokazuje. Dlatego tu nie chcę mówić, bo one będą bardzo ważne dla późniejszej historii. Ale tu one tak naprawdę, zetknięcie z tymi ludami oznacza moment zatrzymania ekspansji. To, kogo dotyczy ta ekspansja, to są dwie grupy ludów, które dzisiaj się nazywa określeniem Khoisan. Jedno to są Bushmeni, czyli San. No jest tak, że słowo Bushmen nie jest uważane dzisiaj za obraźliwe, można go używać, nie wiem, ale jakby formalnie nazwą jest San, która jest ich własnym określeniem dla siebie. To jest grupa bardzo zróżnicowanych ludów pod każdym względem. Znaczy jednocześnie wielu antropologów uważa, że to jest najstarsza ludność Homo sapiens. To znaczy oni nie są tymi Homo sapiens, co te, ale są najbliżej pierwotnych Homo sapiens. Nie? To zresztą jak spojrzymy, trochę widać, jak popatrzymy na twarz tego przystojnego pana, on ma cechy i trochę azjatyckie, i trochę afrykańskie, jest taki, wielu twierdzi, że to jest ta pierwotna, czy najbliższa pierwotnej ludności Homo sapiens. Co by to potwierdzało? To są dzisiaj bardzo nieliczne ludy, natomiast nadal jest to najbardziej zróżnicowana wewnętrznie genetycznie populacja. Jest ich różnorodność wewnętrzna, genetyczna i językowa jest większa niż reszty świata. Mówimy o językach ludów San jako pewnej grupie, ale tak naprawdę językoznawcy nawet nie jest co do tego nie są zgodne. Znaczy, je się traktuje jako jedną grupę tylko dlatego, że są różne od wszystkich innych. Ale na przykład przedstawiciele dwóch różnych ludów w ramach tej grupy między sobą w swoich językach się nie porozumieją. To jest różnica naprawdę duża. O tym, więc to jest jedna grupa, z którą mamy do czynienia. Grupa o tyle istotna, ona nie była nigdy bardzo liczna, bo to są typowi łowcy i zbieracze. Grupy łowiecko-zbierackie nigdy nie są bardzo liczne, gdyż korzystają ze środowiska bardzo ekstensywnie. Tym niemniej w warunkach południowej Afryki, jak widzimy po tym zakreskowanym terenie, zajmowały obszary bardzo rozległe, porównywalne z dzisiejszymi granicami. Te zresztą tutaj pozwolę sobie na taką dygresję, że na przykład do dzisiaj w Górach Smoczych, gdzie już nie ma ludów buszmeńskich, już ostatni w XIX wieku zostali, no, prosto mówiąc, wytępieni, ale pozostały po nich malowidła naskalne
i malowidła naskalne, które mają ciągłość 20 tysięcy lat. To znaczy najstarsze sięgają gdzieś 20 tysięcy lat wstecz. Ostatnie powstały w XIX wieku. I to jest jeden ciąg, można otworzyć, nie wiem, historię. To jest jedyny w dziejach taki przypadek pewnej ciągłości kultury neolitycznej, bo jest to kultura neolityczna, która właściwie przetrwała aż do XIX wieku i te ślady do dzisiaj są zauważalne. Drugą grupą, z którą spotkali się Burowie, czy wtedy Trakburowie, to są ludy Khoikhoi, czyli Hotentoci kiedyś, no Hotentotów, nazwy dzisiaj Hotentoci nie używamy, gdyż uważana jest za obraźliwa, ona jest odpowiednikiem greckiego barbar, czyli barbaros, nie? To znaczy ktoś, kto bełkocze, nie? No, dokładnie jest ten sam źródło słów. Grupa, która wywodzi się, jak się wiele wskazuje, z jednej z grup buszmeńskich, która zaadaptowała pasterski styl życia, zaadaptowała bydło od prawdopodobnie ludów Bantu i wytworzyła kulturę czysto pasterską. Ludy Bantu są ludami mieszanymi rolniczo-pasterskimi, Khoikhoi są wyłącznie pasterskimi. To, co jest tutaj też istotne, to można, to są obrazki z epoki XVIII-wieczne. Na przykład do tego stopnia nie znali wcześniej koni, więc jeździli na bydle, na krowach, na wołach. Nie? I to będzie bardzo ważne też we wzajemnym spotkaniu. Bo w XVIII wieku dochodzi do ekspansji kolonii przylądkowej. To jest taka szkicowa mapa, jak to mniej więcej wyglądała. Tylko warto sobie uświadomić, że ta ekspansja nie odbywała się, to nie jest ekspansja, nie wiem, masowych grup ludności. Nie. To jest ekspansja, którą dokonują grupy rodzinne. Tak naprawdę pamiętajmy, że kiedy zaczyna się ona gdzieś w latach 20. XVIII wieku, cała populacja kolonii, biała populacja, to jest kilka tysięcy osób. I de facto te pierwsze grupy to są grupy kilkunastu, kilkudziesięciu to rzadko osób, które zaczynają jakby rozszerzać się poza granice dotychczasowe kolonii, czyli wokół Kapsztadu i Stellenbosch, dzisiaj siedziba najstarszego uniwersytetu w południowej Afryce, jakby przechodzą przez te pasma górskie na wyżynę Karu i no i tam próbują sobie znaleźć życie. Dlaczego to się dzieje? Zacznijmy od tego. Dlaczego w południowej Afryce nie mamy na przykład, pamiętajmy, na Burów składają się zasadniczo trzy grupy ludności europejskiej. Holendrzy, dolni Niemcy, gdzieś tam z rejonu między Hamburgiem a Bremą i Francuzi, Hugenoci. Francuzcy. Tych Francuzów to jest akurat najmniej, to jest grupa 150 mniej więcej osób, ale o tyle ważna, że akurat Hugenoci jako jedyni przybyli jako rodziny. Znaczy to jest tak, przybyła 158 osób, w tym 78 mężczyzn i 72 kobiety. Nie? Więc dlatego na przykład do dzisiaj wśród rodzin afrykanerskich mamy dużo francuskich nazwisk. Od razu mówię, nie czyta się ich z francuska. Nie? To nie jest de Villiers, oni piszą de Villiers. Wszystko wymawia. Nie jest tam Mare, tylko Marais. Ja pamiętam, że pierwszy raz się z tym zetknęłem, to tak dziwnie było trochę, nie? Ale to kompletnie zostało. Francuski zaniknął w ciągu dwóch pokoleń, żeby było jasne. Ale to, co mamy do czynienia, to są, czy to będą Holendrzy, czy to będą Niemcy z Dolnej Saksonii, czy to głównie z Dolnej Saksonii, czy to będą Francuzi, no to wiemy, że przybywają ludzie jakby z tej części Europy, która jest nowoczesna, nie wiem, Holandia jest przecież już wtedy tym takim wzorcem intensywnego rolnictwa, intensywnego gospodarstwa. A tutaj nagle następuje proces odwrotny. Znaczy ci ludzie od gospodarki intensywnej przechodzą do gospodarki ekstensywnej i to bardzo ekstensywnej. Z czego to wynikało? Znaczy po pierwsze wynikało, zresztą żeby było jasne, na początek rzeczywiście kompania wierzyła, że da się powtórzyć model gospodarki intensywnej i nadawała małe nadziały, znaczy małe, kilkunastohektarowe, tylko to się szybko nie sprawdziło. Dlaczego się nie sprawdziło? Po pierwsze się nie sprawdziło, bo tam są jednak zupełnie inne warunki klimatyczne. Z
Szczerze mówiąc, pewnie kompania zrobiłaby lepiej, to tak sobie zawsze wyobrażałem, co jest oczywiście było mało realne wtedy, żeby nie powiedzieć nierealne, pewnie byłoby znacznie mądrzej na przykład sprowadzić osadników z Krety, bo to byłyby podobne warunki klimatyczne, albo z południowych Włoch, nie? Którzy w podobnych warunkach klimatycznych, nie wiem. Tam pewnie dzisiaj są już sady oliwkowe, ale sady oliwkowe są względnie świeże. Wtedy nie było, nikt nie wpadł na ten pomysł. Tyle, że Francuzi przywieźli wino i rzeczywiście winorośle tam się udały. Natomiast to jest tak, że są zupełnie inne warunki. Jest stały niedobór wody. To jest właśnie kraj, którym jest ciągły, nawet w rejonie Kapsztadu właśnie notujemy chroniczny niedobór wody. Już nie mówimy o terenach wewnętrznych, właściwie jedynym rejonem południowej Afryki, gdzie nie ma tego problemu, to jest Natal, gdzie rzeczywiście możemy mówić, że nie ma problemu niedoboru wody. Cała reszta właśnie ma chroniczny problem z wodą. Po drugie, te gleby są, zresztą ogólnie gleby afrykańskie, nie, z wyjątkiem dolin rzecznych, nie słyną z żyzności. One są dużo mniej żyzne. Nie? A po trzecie i najważniejsze, kompania jako instytucja komercyjna, która tu zarządzała, po prostu ustawiła tak ceny nabywania produktów, że intensywna uprawa ziemi w ogóle się nie opłacała. Bo kompania była zainteresowana tym, żeby ci ludzie żywili załogi statków, a reszta ich nie obchodziła. W efekcie rzeczywiście jest tak, że bardzo szybko powstała taka sytuacja, że okazało się, że właśnie taką najlepszą formą, nie znaczy, że dobrą, no jest właśnie uprawianie bardzo ekstensywnej gospodarki, nie? Zwłaszcza hodowlanej, bo na mięso zawsze był popyt. Ponadto mięso ma jedną zaletę. Tam pamiętamy, nie ma dróg, w ogóle nie ma dróg, nie było wtedy dróg. A mięso ma tą zaletę, że idzie na rynek na własnych nogach. Obożenie zboża, trzeba mieć wozy. To jest trochę ten sam problem, dlaczego na Ukrainie do pewnego momentu eksportowano głównie woły. Bo te woły jakby miały ciągnąć wozy ze zbożem w rejon, gdzie już można spławić, to więcej tego zboża by zjadły, niż by uciągnęły, więc to się kompletnie nie opłacało. I to jest dokładnie ten sam problem. Nie? Te woły były odporne, można było, nie, one się wżywiły miejscową roślinnością, więc po prostu wół na własnych nogach docierał na rynek i można. I to właśnie jest powód, że oni przychodzą coraz bardziej do gospodarki ekstensywnej, hodowlanej, to jest taka nakręcająca się spirala, bo z jednej strony, no właśnie, ta sprzedaż mięsa jest w tym wszystkim najbardziej opłacalnym zajęciem, chociaż nie jest bardzo opłacalne, ale jest najbardziej opłacalnym. Zwłaszcza, że kompania, to jeszcze o tym trzeba dodać, kompania na przykład strasznie ograniczała rozwój innych możliwości zarabiania. To znaczy kompania była tak mocno nastawiona na zysk, że zabraniała, nie wiem, uprawiania działalności rzemieślniczej. Trzeba było wszystko sprowadzać. Nie dlatego, że to się ludziom opłacało, bo się oczywiście, że nie opłacało, ale kompania z tego miała zyski. Więc ograniczała, znaczy nie jest tak, że ograniczała w 100%, ale powiedzmy nakładała restrykcje na inną działalność gospodarczą niż rolnicza, w tym hodowla, w związku z tym wytworzył się taki mechanizm, że no, robimy to, co się da, tym czymś, co się da, to jest uprawa ziemi, a przede wszystkim hodowla, a z drugiej strony, jak przechodzimy coraz dalej w głąb kontynentu, no to się okazuje, że właściwie ta hodowla jest jedyna możliwa, no bo to zboże, znaczy produkować można na swoje potrzeby, ale sprzedawać właśnie nie ma gdzie i komu, więc rynku wewnętrznego praktycznie nie ma. Więc zostają to, i to jest taka nakręcająca się spirala ekonomiczna. Ale to wymaga, pamiętajmy, mówimy o terenie o bardzo kiepskim nawodnieniu, więc dlatego te farmy są takie duże. Nie? One nie, to nie jest tak, że oni tak marzyli o tym, tylko to praktyka pokazała, że właściwie idealnym układem było, jak zamożny farmer miał dwie takie farmy. Jedną do na zimę, w trochę innych rejonach, drugą na lato. I bydło między tymi dwoma było przepędzane, tak żeby nie wyeksploatować za bardzo warunków naturalnych, a jednocześnie móc
no właśnie utrzymywać duże stada bydła i ogólnie roślin, znaczy zwierząt domowych, prawda? Tylko że to wymagało strasznych ilości ziemi. Nie? I to prowadzi do tej ekspansji. Narzędziami tej ekspansji, pierwszym narzędziem był koń. Znaczy południowa Afryka jest jedynym obszarem na południe od Sahary, gdzie koń był w stanie się zadomowić. No, my wiemy tak naprawdę na północy, nie, już w czasach starożytnych koń się upowszechnił, ale właśnie jest ta linia z mniej więcej Sahelu, gdzie ten koń dalej w naturalny sposób, no, mamy wyżynę Etiopii, gdzie też to się zdarza, ale właściwie jest takie w krajach Afryki Zachodniej koń był niezwykle cenny. Dlaczego? Bo zazwyczaj po 2-3 latach zdychał. Ze względu na choroby, głównie śpiączkę, znaczy dokładnie na ganę, czyli tą zwierzęcą formę tryptosomatozy, czyli tej choroby przenoszonej przez muchę CC, która choroba jest tak zjadliwa, że nawet osły, które słyną z odporności, nie były w stanie migrować dalej na południe. Natomiast tu ominięto, że tak powiem, ten pas. W południowej Afryce nie ma śpiączki, nie ma nagany, to ze względu właśnie na zimno, klimat i tak dalej, więc konie się tam mogły zadomowić. Drugim narzędziem oczywiście jest broń palna. Znaczy to są te dwa narzędzia. Co daje koń? Koń daje przewagę szybkości i mobilności. Rzeczywiście dawał osadnikom tą przewagę, że mogli ścigać grupy, głównie bushmenów, walczyć z nimi. Zaraz powiem, dlaczego to jest tak istotne. Broń palna dawała w tym sensie przewagę, że pamiętajmy, w tym momencie nie walczono z dużymi grupami. Grupy ludności buszmańskiej czy sam to są grupy kilkunastu, góra kilkudziesięcioosobowe. Grupy ludności Khoi są trochę większe od kilkudziesięciu do tam 200 osób. Nie? Więc taka duża rodzina razem z bivouners, licząca w sumie, nie wiem, na przykład kilkanaście muszkietów, była w stanie się obronić lub zaatakować. Pamiętajmy, cechą charakterystyczną był rabunek, bo na przykład jak zdobywano bydło? No, co kupowano na rynku, to kupowano, ale w większości rabowano, bo tak było szybciej i taniej po prostu. I tu mamy konflikt, to znaczy to jest to, że ta pierwsza fala, która zaczyna iść, znaczy jej podstawą jest rabunek, jeszcze można dodać, jest rabunek, nie? I zwłaszcza, że pamiętajmy, że osadnikami w południowej Afryce nie zostają ludzie elitarni czy nawet klasy średniej. To są dezerterzy, byli żołnierze, zbiegli marynarze. Albo nawet jak ludzie migrujący wprost z Europy, to jacyś desperaci. Pamiętajmy, alternatyw w Europie do migracji było dużo. W samej Europie były możliwości, a szczerze mówiąc wyprawa, nie wiem, na przykład jeżeli Holender, Niemiec wybrał się do kolonii angielskich w Ameryce, no to trafiał na społeczeństwo, owszem, prostsze, ale były miasta, struktury. A to było wyjechanie strasznie daleko i w kompletną dzicz. Więc tam trafiają ludzie, których poziom współczucia dla bliźniego był bardzo niewielki. I rzeczywiście jest tak, że ci ludzie, no, mamy prostych, żeby nie powiedzieć prymitywnych ludzi, którzy migrują w głąb interioru, próbują ułożyć sobie życie, zdobyć środki, bardzo często są biedni, mają ograniczone środki, więc po prostu ta alternatywna redystrybucja dóbr, czyli rabunek, jest naturalną tendencją. To się powtarza w historii wielokrotnie w różnych układach, to jest niestety normalne, byśmy powiedzieli. No więc to jest tego typu model, więc mamy ten konflikt, tym bardziej, i tu trzeba podkreślić, że na przykład w przypadku bushmenów pojawia się jeszcze jeden problem. Bushmeni są łowcami i zbieraczami. Łowca i zbieracz jest osobą skrajnie racjonalną. Dlaczego? Bo musi przetrwać. Głównym problemem społeczności łowiecko-zbierackich jest sam, dlatego te grupy są małe, kilkunastu, kilkudziesięcioosobowe, bo zwłaszcza w takich warunkach, jakie były w południowej Afryce, one musiały na stosunkowo dużym obszarze, nie wiem, polować czy zbierać jadalne rośliny.
prawda? I to był problem. No, polowanie, zwłaszcza jeżeli się dysponuje dość prymitywną technologią, nie jest takie proste. Nie? Więc jak się okazało, że nagle w pobliżu pojawili się ludzie, którzy mają krowy. Krowa jest głupia z perspektywy takiej. Za antylopą trzeba długo iść, polować. Ona jest szybka, ucieka, nie wiem. Zebra to w ogóle jest złośliwe, paskudne zwierzę, które nie może zrobić krzywdę. A tu stoi takie coś, jak patrząc i patrzę jak ciele namalowane wrota. To samo się prosi, żeby to upolować. Duże jest, więc jest dużo mięsa, możemy, nie wiem, wyżywić się na dłuższy czas. Nie trzeba się wysilać, bo nie ucieka. Nie trzeba tropić. No oczywiście farmerzy nie byli szczęśliwi, że ktoś poluje im na krowy. Nie po to je hodujemy, żeby ktoś nam na nie polował. Więc to była taki naturalny antagonizm. Zresztą widać nie tylko w relacjach europejskich przybyszy, ale tak samo relacje między ludami Bantu i Bushmenami są bardzo często nacechowane konfliktem. Z tego samego powodu, nie? Tym bardziej, że dla obu grup, z różnych trochę powodów, bydło było miarą zamożności. Nie? Taki bór, zamożny bór na stepie, mierzył swoje bogactwo nie ilością gotówki, bo jej nie miał, nie domem, bo był zrobiony byle jak, bo właściwie nie za bardzo było z czego tam zbudować porządnego domu, tylko miarą ilością krów. Podobnie zresztą jak wśród ludów Bantu, gdzie rzeczywiście, nie wiem, to są takie opisy, że taki na przykład drugi władca państwa Zulusów, jego największą przyjemnością życia poza żonami było patrzenie, jak przepędzają przed nim jego piękne stada bydła. Nie? I on układano poematy do krów, nie wiem, całe, bo to było coś wartościowego. Nie? A tymczasem ci mali ludzie, bo Bushmeni są niscy i tak dalej, nagle polują. To, co jest dla nas cenne, nam zabijają. Więc sami stali się dość szybko ofiarami odwetu. Nie? I reakcją naturalną, dzisiaj jakby oceniamy to jednoznacznie, ale naturalną farmerów, było polowanie na bushmenów tak naprawdę. I tu mamy kolejny przejaw konfliktu. Znaczy te polowania, to nie, często się nazywa to słowami eksterminacja, to nie było takie proste. Znaczy, nie zamierzam przeczyć brutalności, bo ta brutalność jest oczywistym faktem. Natomiast to najczęściej tak, że zabijano mężczyzn, natomiast kobiety i dzieci brano do niewoli. Znaczy oni nie stawali się niewolnikami w klasycznym tego słowa rozumieniu. Powiedzmy, był taki termin angielski apprentices, czyli by takimi zależną siłą roboczą. Zresztą bardzo cenione. I po prostu te dzieci, kobiety najczęściej pomagały w gospodarce, a dzieci wyrastały na zaufaną służbę, prawda? Je uczono języka, nie wiem, pewnych umiejętności i tak dalej, stawały się częścią tego, co byśmy, nie wiem, w starożytnym Rzymie określili jako familia, prawda? Oczywiście ta gorsza część familii oni stawali się, no, ale stawali się. I to jest początek pewnej grupy ludzi, która się w południowej Afryce określa terminem Uerlam, która jest odpowiednikiem metysów w Ameryce Południowej. W ogóle ten układ południowoafrykański jest dość podobny w pewnych momentach do tego, co się dzieje w Ameryce Południowej, zwłaszcza w niektórych rejonach Ameryki Południowej. Bliższy temu niż na przykład temu, co się działo w Ameryce Północnej wśród osadników angielskich. Nie? Bo dotyczy to tak, że drugą grupą, z którymi się spotykali burowie, są oczywiście Khoikhoi. I tutaj te układy już były bardziej zróżnicowane. Dlatego, że z jednej strony oczywiście Khoikhoi byli konkurentami. No bo sami mieli duże stada bydła, sami uprawiali ekstensywną pasterską gospodarkę i oni przede wszystkim to bydło im rabowano. Ale z drugiej strony sami Khoikhoi, że tak powiem, to w dwie strony działało, więc ten konflikt był obustronny, ale w pewnym momencie zaczęły pojawiać się sytuacje, że na przykład zubożali Khoikhoi, czy to na skutek rabunku ze strony
europejskich kolonistów, czy ze strony Bushmenów. Nie? Wpadli na taki pomysł, który zresztą byłby dość typowy dla tej kultury, że właściwie można wejść w układ klientelny z białym. I że zamiast walczyć, bardziej opłaca się układ klientelny. Ten układ był obustronnie korzystny, przynajmniej opisy, większość opisów XVIII-wiecznych na to wskazuje. W jakim sensie? Z jednej strony bór ze swoją bronią, końmi dawał obronę. Był tym, który chronił. Najczęściej kontrakty wzajemne, bo to były kontrakty ustne, ale przestrzegane kontrakty, żeby było jasne, był taki, że w zamian za służbę nie taki koj dostawał, nie wiem, krowę, dwie krowy rocznie i tak dalej. Nie? I w ten sposób, nie wiem, na przykład po kilkunastu latach służby był w stanie zakumulować, nie wiem, kilkadziesiąt sztuk bydła i stać się na nowo samodzielnym gospodarzem. I to się zdarzało, to nie jest tak, że to... Bywały wypadki oszustw oczywiście, bo to tak jest w relacjach międzyludzkich, nie? Natomiast to był taki układ dla nich zrozumiały. Oni z jednej strony dostawali opiekę, ochronę ze strony białych, z drugiej strony mogli zarobić w postaci tegoż bydła, które dla nich było bardzo cenne. Znowu co dawali białym? Białym dawali po pierwsze wzmożenie obrony. Wcześniej koloniści, czy właśnie trekburowie na pograniczu już nie mieli żadnego oporu uczyć tych, że koi posługiwania się bronią palną. Więc oni zdobywali, no więc to jeszcze mówiąc o koi, oni się uczyli nowych umiejętności, jazdy konnej, obsługi koni, hodowli koni, obsługi broni palnej, przyjmowali elementy europejskiego stroju i tak dalej. Ale z drugiej strony przepływ też był. Oni uczyli białych na przykład, jak przeżyć w tych trudnych warunkach, jak znajdować źródła wody, które rośliny, takie niehodowlane tylko do zbierania, nie są trujące, które są pożywne i tak dalej. I tak naprawdę ten termin Werlam nie dotyczy tylko ludności kolorowej, ale on dotyczy także białych z pogranicza. Znaczy to jest taka, zaczyna powstawać swoisty miks kulturowy, który sprawia, że już w latach 80. XVIII wieku ludność interioru, biała ludność interioru południowoafrykańskiego nie czuje się Europejczykami. Znaczy dla nich holenderscy urzędnicy przesyłani przez kompanię są obcy. Co sprzyja temu? No mówiliśmy o tej dysproporcji płci. Więc bardzo często biali sobie biorą za żony i to nie tylko nałożnice czy kochanki, ale za żony miejscowe kobiety. Wchodzą w relacje. Nawet w czasach apartheidu są takie dwie prace z czasów apartheidu z początku lat 70. analizujące genezę Afrykanerów i przyznają tam, że od 6 do 10% genotypu Afrykanerów jest kolorowe. Że de facto właśnie wszyscy Afrykanerzy są w większym lub mniejszym stopniu koloredami, czyli są mieszanego pochodzenia. Bo to jest ta druga strona, to znaczy z jednej strony mamy konflikt, często bardzo ostry konflikt, bardzo brutalny, nie ma co się oszukiwać, w którym jest rabunek, gwałt, nie wiem, mordowanie się nawzajem, bardzo brutalne działanie. Z drugiej strony jest też kooperacja, dlatego że pogranicze to jest takie miejsce, gdzie człowiek, bo to jest taki mit samotnego pioniera, nie, samotny człowiek na pograniczu nie przetrwa. Zwłaszcza w dłuższej perspektywie. On może przetrwać parę dni, tygodni, może miesięcy, może nawet, nie wiem, mamy Robinson, ale nawet Robinson Crusoe musiał mieć swojego piętaszka. On bez niego by nie przeżył. Pogranicze jest terenem, gdzie musimy się spotkać z tym drugim. Ten spotkanie może być brutalne, może być konfliktem i może być kooperacją. I żeby było jasne, to nie jest albo-albo, bo my lubimy, jak jest właśnie albo-albo. Tymczasem to może być w tym samym czasie, obok siebie. Tu jest, pokazuję plus minus zasięg ludów Orlam, które
tak naprawdę ta orlamizacja czy uerlamizacja kultury dotyka całego interioru południowej Afryki. Dotyczy tak białych, zwłaszcza z pogranicza, jak i później ludów bantu, które uczą się od ludów mieszanego pochodzenia, z których powstali później koloredzi. Tu mamy takie kolejne przykłady właśnie panów, które należą właśnie do tych ludów mieszanego pochodzenia. Uczą się od nich umiejętności jazdy konnej, różnych umiejętności, które oni zaadaptowali z kultury kolonialnej, która się rozpowszechniała już niezależnie. To jest jeszcze jeden wątek. Bardzo szybko miejscowi przejmują taką bardzo uproszczoną wersję holenderskiego. I to tak właśnie w kontekście dzisiejszych różnych dywagacji na temat, nie wiem, etnogenezy Germanów, Słowian, innych grup ludzkich. Tam język, na przykład do dzisiejszej Namibii, język niewątpliwie germańskiego pochodzenia, jakim był Proto-Afrikaans, przynoszą ludzie mieszanego pochodzenia, często nawet nie mieszanego, często czystego pochodzenia należącego do grup Khoikhoi, tylko którzy bardzo szybko, ten proces trwa niecałe 3 pokolenia, zatracają własny język i przyjmują nowy. To jest też taki przykład, że paradoksalnie nawet w tych czasach przednowoczesnych ta wymiana języka może nastąpić bardzo szybko. To właśnie wystarcza 1-2 pokolenia i nagle się okazuje, że ludzie przestają mówić starym językiem, zaczynają mówić nowym. To tam miało miejsce, bo my widzimy ten proces do jakiegoś stopnia, kiedy jeszcze w połowie XVIII wieku gro ludów khoisańskich mówi w swoich językach, a powiedzmy 50-60 lat później już tylko część rzeczywiście ludy buszmeńskie, czyli San, zachowały swoje języki, większość ludów Khoikhoi, czyli używając niezbyt eleganckiej nazwy hotentockich, traci te języki. Nawet jeżeli są czyści, w sensie nie mają domieszek europejskiej krwi, co było dość częste, ale nawet jak nie mają, oni przestają mówić w swoich językach. Zaczynają mówić w jakiejś wersji tego języka, to się nazywa Tal, czyli takiego proto-Afrikaans, takiego bardzo uproszczonego holenderskiego, w którym jest dużo naleciałości miejscowych, trochę malajskich, bo niewolnicy głównie byli z Malajów, plus naprawdę słowa portugalskie też i tak dalej, ale tak czy inaczej zaczynają mówić tym językiem. I to jest tak, że to pogranicze południowoafrykańskie w XVIII wieku, zresztą później też jeszcze ten proces będzie miał miejsce, chociaż pojawienie się Brytyjczyków zmieni sytuację, bo pojawią się ludzie bardzo głęboko przekonani o swojej kulturowej wyższości, w związku z tym nie przyjmujący, że tak powiem, miejscowej kultury albo w bardzo ograniczonym stopniu. Natomiast w XVIII wieku te grupy ludności, nazwijmy je holenderskie, chociaż to nie jest tylko ludność holenderska, białej, które migrują do wewnątrz, one, że tak powiem, stają się częścią miejscowej kultury. Znaczy, to jest taki wzajemny proces wymiany kulturowej, który najlepiej uosabia, już tutaj nie zamieszczam tego, bo to właśnie jest już XIX wiek, postać niejakiego Konrada de Bis, człowieka, który właśnie całe swoje życie spędził wśród ludności kolorowej. Miał już, nie pamiętam ile żon, żadną się nie zhańbił, żeby była biała. Wszystkie były kolorowe i zostawił po sobie kilkudziesięciu potomków kolorowych, żeby było jasne, on nie był żadnym wyjątkowym kazusem. On został zapamiętany w kronikach przede wszystkim dlatego, że to był człowiek wedle brytyjskich przekazów, który miał ponad 2 metry wzrostu, więc wybijał się z tłumu, nie, jakby ten. Natomiast i był rzeczywiście taką barwną postacią pogranicza, która nie przyciągała uwagę. Nie wiem, damy w Kapsztadzie wzdychały na jego wspomnienie i tak dalej. Natomiast jest tak, że to jest tak, że mamy do czynienia jakby, bo my bardzo lubimy tak wszystko sprowadzać, albo do konfliktu, albo do kooperacji. Tu jest i jedno, i drugie. Znaczy, to jest tak, że ci ludzie jednego dnia ze sobą walczą, często brutalnie. W przypadku rzeczywiście Bushmenów możemy mówić o eksterminacji,
ze względów ten, ale w przypadku już ludów koi, czyli właśnie ten, to już mamy i jedno i drugie. Jest konflikt i jest współpraca. Koegzystencja na różnych poziomach. Zresztą coś, co jest też ważne, że pamiętam, to są z obu stron prości ludzie, byśmy powiedzieli, nie? I to zresztą będzie o tyle istotne, że ten taki model koegzystencji, który łączy w sobie i konflikt, i współpracę, on później wśród Burów będzie trwał aż do połowy XIX wieku. To potem pod wpływem brytyjskim się zmieni, ale to jest potem. I tak na koniec się taki materialny przykład tej syntezy kulturowej. To jest tak zwany typowy dom Karu, który jak widzimy łączy cechy zarówno domu europejskiego, jak i domu afrykańskiego. To żeby było jasne, to jest taka współczesna konstrukcja czy rekonstrukcja, jak to woli, wszystko jedno. Natomiast ona, niezależnie od tego, na ile jest naturalna, na ile sztuczna, znaczy ona nie jest sztuczna, nie? Oczywiście bardzo często było tak, że właśnie ci Europejczycy, jakby budując te swoje chaty, nie wiem, budowali je oczywiście według wzorca europejskiego, takiego no, typowej wiejskiej chaty europejskiej, znaczy kwadratowej czy prostokątnej i tak dalej, ale na przykład magazyn obok, przyczepiony do chaty, gdzie na przykład składowano coś, był właśnie w kształcie takiego, no właśnie, domu, jak robili Afrykanie. Nie? Albo bardzo często było tak, że w części, nie wiem, kwadratowej mieszkali, była rodzina burska, a w tym obok służba kolorowa, znaczy coś tak. I to jest taki przykład, ja myślę, którym na tym skończę, to znaczy mamy do czynienia z tym, bo pytanie na początku brzmiało to, czy jest to konflikt, czy kooperacja, czy jaki, to jest i jedno, i drugie. To znaczy mamy do czynienia z jednym i drugim, bo tego rodzaju rzeczy wymusza pogranicza, zwłaszcza pogranicze, na którym nie ma, bo tego nie powiedziałem, to jest mój błąd, a jest ważną rzeczą, znaczy pamiętajmy, osadnicy wędrujący w głąb interioru nie mogli liczyć na wsparcie władzy centralnej, gdyż kompanii interior w ogóle nie interesował. Kompania miała kilkuset żołnierzy, poniżej 500 w Kapsztadzie i oni służyli tylko i wyłącznie do obrony Kapsztadu, bo z punktu widzenia kompanii tylko Kapsztad był ważny jako port i przystankowy. Jeżeli wysyłano żołnierzy w interior, ostatni raz to się zdarzyło w latach 30. XVIII wieku, to było kilkunastu żołnierzy, nie wiem, i to jest wszystko, to było za mało, żeby cokolwiek. Więc ci ludzie, którzy samotnie w grupach rodzinnych wędrowali w interior, mogli liczyć tylko na siebie i tą część napotkanych tubylców, z którymi byli w stanie nawiązać jakiś pozytywny kontakt. Ten kontakt czasami zaczynał się od konfliktu, potem przeradzał się we współpracę, po to, żeby potem znowu przerodzić się w konflikt. Ale to jest taki miks wzajemnych relacji, w którym przemoc i współpraca koegzystują ze sobą w różnych proporcjach. Dziękuję bardzo.